co ja tutaj robię? To wyskoczy. Jak wysoko wyskoczę, nie ma hop. Jak to mówił mój kolega, trzeba się rozpędzić, żeby wyskoczyć. Ale do rzeczy, jest to ostatnia eliminacja Motul Cup na Służewcu, więc dzisiaj podjęliśmy takie ryzyko i wyzwanie, żebyśmy mogli wystartować w nim i myślę, że to będzie jeden z takich naszych pierwszych treningów na ostro, na bardzo ostro. Nie jeździłem samochodem w ogóle, nie jeździłem na zimie, wtedy w Łężu, to był ostatni raz, a dzisiaj już na slipie. Więc myślę, że dzisiaj będzie lepiej, a może gorzej. Pierwsze testy naszego luksurnego auta, którym pojedziemy. I myślę, że dzisiaj zawojujemy cały świat. Strasznie taki... ale się podniesiłem! Normalnie mało co kierownicy nie wyrywam, ale wszystko jest dobrze. Troszeczkę rozwaliłem tych oponek, ale to sprawa. Jeszcze mamy 4 przejazdy i jeszcze się wszystko wyjaśni. Kto jest liderem klimatyzacji i wentylacji? Nie, to był offset. To ja powiem, że teraz użyliśmy procedury najmocniejszej podtrzymania turba i teraz zaczynam jechać tym samochodem. Podoba mi się, ale nadal jeszcze nie ogarniam zakrętów. Wyrywa mi kierownicę. Chyba będę musiał do siłowni pójść. Szmasę. Manu turbo. Jest w miarę git i nawet będzie lepiej. Jest i Waldek. Waldek, gdzie ty byłeś?